W Berlinie Miguelheim z pewnej willi wyrzucają matkę z pięciorgiem dzieci, a ojca wsadzają Rosjanie do obozu w Sachsenhausen i wstawiają do niego trumnę ze zwłokami pisarza. Przez 5 dni trwają rozmowy z Margaretą Hauptmann co do ostatecznego miejsca pochówku. W końcu po tych rozmowach Rosjanie formują kolejny konwój już samochodowy. Jadą z trumną do Stralsundu, tam następuje pożegnanie w ratuszu stralsundskim i po 2 dniach pisarz trafia tam, gdzie mieszkał, gdzie miał swój letni dom w kloster na Hiddensee. I w końcu 28 lipca 1946 roku w niedzielę po 7,5 tygodniach od chwili śmierci Gerhard Hauptmann zostaje pochowany na wiejskim rybackim cmentarzu w kloster. Dodam tylko, że kiedy zmarła Margareta Hauptmann w 1957 roku, została skremowana i ta urna długo nie miała miejsca pochówku. Dopiero w 1983 roku autorka tych dzienników zostaje pochowana obok swojego męża. Ania Hauptmann, wnuczka Gerharda i Margarety, a córka Benvenuto Hauptmana, zabiera urnę, płynie na wyspę Hiddensee i składa szczątki Margarety, prochy Margarety w grobie Gerharda Hauptmana. Zapraszam Państwa na ostatnią, 7 część interesujących nas dzienników Margarety Hauptmann. Pierwszy lipca, niedziela. Nocny sen w wagonie. Od 6.35 do 12.05 trudności na polskiej stacji granicznej Tuplice. 12.40 powitanie w Forst. Przez radzieckich oficerów, niemieckie władze, Czerwony Krzyż, dziennikarzy, kronikę filmową. Złożenie wieńca na katafalku Gerharda Hauptmana. O godzinie 22.30 przyjazd na stację Berlin-Niederscheinweide i stąd przewiezienie trumny do stylowo umeblowanego nowego domu w Miguelheim przy Grindstätterweg 10. Gerhard Hauptmann złożony na katafalku w dużym frontowym pokoju wśród 5 drzew przewiezionych tu z łąkowego kamienia. 22 lipca. Odwiedziny. Major Smirnow, major Dymszyc, różni radzieccy oficerowie i niemieckie władze, zarząd gminy Köpenick-Miguelheim, urząd aprowizacji, którzy pytają wszystkich uczestników transportu o życzenia, zakwaterowanie, dane osobiste, etc., żywność i naczynia. 23 lipca. Odwiedziny. Pani Hanna Wrede z wydawnictwa teatralnego Felix Bloch, pani Barbara Kemp von Schillings, pan Wott, pani Bayer z Radia Post-Berlin, Rosjanie. Grindstätterweg w Miguelheim niemożliwy jako siedziba Muzeum Gerharda Hauptmana pomimo proponowanych dobudówek. 24 lipca. Pisane ręką Ani Polak.
Major Smirnow przewozi Meckowa do oględzin nowego domu. Rozpoczyna się wyładowywanie wagonów przy użyciu 3 małych ciężarówek i 15 dawnych towarzyszy partyjnych od Rosjan, niechętnie pracujących jako robotnicy transportowi. Odwiedziny. Podporucznik Weissmann, dr Erwin Reich z Głównego Zarządu Oświaty w Berlinie, nadburmistrz dr Werner z małżonką, duży wieniec złożony u stóp trumny z Gerhardtem, przemówienia okolicznościowe przez radio. Reporterka Ewa Bayer, Post Berlin. 25 lipca. Przewiezienie zwłok Gerharda Hauptmana z Berlina Miguelheim do Stralsundu zapowiedziane na 6:30. Auta ze Stralsundu prowadzone przez Rosjan przybywają dopiero o godzinie 12:30. Margareta Hauptmann, ucisk w sercu, zasłabnięcie. Halmanowie, major Smirnow, dr Schmidt, ostatnie oddanie czci. O godzinie 13:30 przeniesienie zwłok Gerharda Hauptmana na ciężarówkę, trumna otoczona drzewami z łąkowego kamienia. Po obu stronach na pace siedzą Birke i Marta. Pierwszym autem osobowym Margareta Hauptmann z Maxą i radnym miejskim doktorem Wernerem, drugim Ani Polak z Schererem. Meckow pozostał z powodu napadu epilepsji. Żar leje się z nieba. Godzina 21:30. 16 kilometrów przed Stralsundem oczekują na nas 2 auta. Burmistrz Zalinger przekazuje pozdrowienia w imieniu swojego miasta. Pozwoli pani, by Stralsund wziął drogiego poetę pod swoją opiekę. Złożenie trumny na katafalku w dużej sali posiedzeń stralsundzkiego ratusza, ciągła warta honorowa. Rozmowy Margarety Hauptmann z zebraną radą miejską i mogącym wszystko radzieckim komendantem pułkownikiem Smoryginem. 26 lipca. Margareta Hauptmann z Maxą zakwaterowane w najpiękniejszym domu w mieście u fabrykanta Schmidta. Warta honorowa. Eskorta do hotelu Curpost. Odwiedziny. Godzina 10. Zastępca komendanta Szarow z tłumaczem. Kapitan Pulijektow, Adam Scharer, wiceburmistrz Zalinger. Godzina 10:35, w ratuszu Gerhard Hauptmann na katafalku. Dziś i jutro przed południem ostatnie pożegnanie przez mieszkańców. Godzina 11:00, motorówką na Hiddensee. Powitanie w kloster w porcie przez radnego miejskiego Wininga ze Stralsundu, przez władze Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, pastora Gustawsa, nauczyciela Berga. Plan, by Gerharda pochować poniżej tarasu naszego domu Zeidorn, odrzucam. Decyzja o pochówku na cmentarzu rybackim. Omawiam to z pastorem Gustawsem. Godzina 18:00. Herbata u Schmidta. Godzina 19:30. Radzieccy oficerowie i burmistrz Zalinger. Godzina 20:30. Kolacja z rodziną Schmidt. Przybywa Meckow. 27 lipca. Odwiedziny. Ani, Meckow, Birke, Marta, radny miejski dr Werner. Zapowiedziana na 15:00 godzina wspomnień o zmarłym opóźnia się do 15:30, póki z Berlina nie przybędą auta i samoloty. Burmistrz Zalinger ściąga autem do ratusza Margaretę Hauptmann i Maxę, Adama Scharera i pana Schmidta. Uroczystości z wieloma przemowami, nagrania radiowe, ostatnie pożegnanie. Przy katafalku straż honorowa profesorów Greifswaldu. O godzinie 18:00 przeniesienie trumny z udziałem tysięcy ludzi i młodzieży
na statek. Około godziny 21 przybycie do kloster. Rybacy niosą Gerharta Hauptmana do jego domu Haus Zeidorn. Tam przy zmarłym warta honorowa. Przed domem trumnę przejmują śląscy pisarze, dalej Johannes Erbecher, dr Schmidt i Metzkow. I niosą ją do gabinetu. 28 lipca, niedziela. Przed 3:30 rano zgromadzenie żałobników przed domem. O godzinie 5:00 przeniesienie Gerharta Hauptmana do kościoła. Niesiony przez wiejskich rybaków. Przemowy. Przesłanie pastora Gustawsa, głównego zarządcy Lukasa z Bergen na Rugi, zarządcy stanowego Wernera ze Schwerina Mecklenburgii, śląscy poeci i przyjaciele Johannes Erbecher, Gerhard Pohl, Walter Steinitz, dr Steiniger, dr medycyny Schmidt, Metzkow. Niosą doczesne szczątki Gerharta Hauptmana do grobu. Jeszcze przemowy. Nauczyciel Berg, Otto Gebir, dwaj rektorzy uniwersytetów z Greifswaldu i Rostocku, dr Steiniger. Ja pozostaję z Maxą do czasu, aż zostanie uformowana mogiła i troskliwie na niej zostaną ułożone wieńce. Masz teraz w końcu swój święty spokój. Śpij snem wiecznym.